Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndler i witam w kolejnym odcinku Cenzy Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Udało mi się położyć łapę na takim fajnym zestawie w walizce pokazowej Gerardi z systemem QuickChange i pomyślałem, że to jest fajna rzecz, o której nie każdy wie, że takie rzeczy są i chciałbym dzisiaj Wam ją pokazać, jak też zestawić ją z systemem Zero Point. Jakby różnica między nimi jest taka, że Zero Point jest systemem pneumatycznym, znaczy odciąg detalu, odciąg uchwytu jest realizowany pneumatycznie, natomiast w QuickChange'u wszystko jest mechaniczne. Po filmie postaram się podsumować jakoś, jakby czym te systemy faktycznie się różnią, no i może odpowiedzieć Wam, który z nich jest lepszy moim zdaniem. Zapraszam do oglądania. Adapter Zero Point, który założyłem na VF2TR, ma dwa wyjścia. Po lewej stronie czyszczenie, po prawej stronie zwalnianie zaciągu. Jeżeli teraz do tego prawego wejścia podłączymy powietrze, tutaj powietrze, które jest wymagane, to 7 barów, to spowoduje to podniesienie się takiej tarczy, którą Wam za chwilkę pokażę. Co za tym idzie, będę mógł cofnąć kuleczki, których zadaniem jest trzymać nam przyrząd, uchwyt, który będę chciał w tym uchwycie, w tym adapterze później zamontować. To działa bardzo podobnie do zaciągu narzędzia na frezarce, czyli jakby powietrze nie jest potrzebne do trzymania. No i taki grzybek wraz z kamieniami, które pozycjonują cały element, w tej chwili oczywiście nie wpadnie nam do końca, no bo element jest zaciśnięty. Natomiast doprowadzając powietrze do prawego wejścia, 7 barów minimum, spowoduje to cofnięcie się kulek. Jeżeli tylko zgram pozycję kątową z zabierakami, z kamieniami ustalającymi, to mogę powietrze odpiąć i uchwyt już jest trzymany. Powietrze nie jest potrzebne do trzymania. Mamy 10 kN, czyli mógłbym powiesić tonę na takim jednym adapterze, także jest to oczywiście wystarczające do większości zastosowań. Natomiast popinając powietrze, znowu mogę go wyjąć. No i właściwie w kilka sekund, w czasie rzeczywistym, tutaj nie ma żadnego przyspieszenia, odłożyć ten uchwyt na półkę, wziąć na przykład imadełko i postawić je w jednej z czterech pozycji kątowych, no bo oczywiście cały element jest symetryczny. I całe działanie takiego Zero Pointa, no tak naprawdę jest po to, żebyśmy mogli tą zmianę robić bardzo szybko. A jego sama specyfika działania też jest trywialna, bo jeżeli z lewej strony dostarczę powietrze, to wtedy cała ta złota tarcia podnosi się do góry, co powoduje, że kulki mogą się jakby schować w tych podebraniach, które widzicie. Natomiast zwalniając powietrze, sprężyny, które widzicie na zielono, z powrotem obniżają tarczę, co powoduje zaciśnięcie naszego grzybka. Tutaj mamy na grafice aż do 18 kN, czyli do 1,8 tony, dlatego że można zamówić wersje mocniejsze. Natomiast alternatywą dla tego systemu jest trochę niższy i prostszy w działaniu system mechaniczny QuickChange. On też korzysta z grzybków, tylko że grzybki są znacznie mniejsze i są 4, to już kwestia tylko i wyłącznie jakby tej różnicy. Natomiast zaciskanie i zwalnianie realizujemy tutaj normalnie kluczem imbusowym. W momencie, kiedy dokręcam śrubę, to wychodzą nam takie, prawda, jakby kły, które będą trzymać grzybki, natomiast cofając śrubę, te kły również się cofają. No i nasze imadełko, które w wypadku Gerardi jest uniwersalne, ma i Zero Pointa, i QuickChange'a jakby dostępnego w sobie w standardzie, może zostać wyposażone w 4 takie grzybki. Ja je szybciutko wkręcę, żeby pokazać Wam, jak to działa. Oczywiście po drodze uderzę w kamerę, bo jakże mogłoby być inaczej. No i teraz, mając dokręcone wszystkie 4 grzybki, kładę to na tarczy adapterowej, odkręcam sobie do końca śrubę blokującą, bo nie zrobiłem tego jakby w pełni. OK, wpadło. I w tej chwili, jak widzicie, mam zlicowaną powierzchnię dolną imadła. Dokręcając naszą śrubę, cały układ nam się usztywnia i jestem w stanie pracować na tym imadle, ewentualnie na uchwycie trójszynkowym, czy na dowolnej innej tarczy adapterowej, do której tylko wkręciłem takie 4 grzybki. One tam mają telerowaną średnicę, na której się obsadzają. Więc jakby można coś takiego samemu dorobić. Natomiast samą tarczę oczywiście zakładam na stałe do maszyny. Tutaj nie mam jej założonej, więc troszeczkę ciężej jest to robić w powietrzu, zwłaszcza że nie bardzo miałem miejsca na tą walizkę, więc jak widzicie, robię to na ziemi. No i też ciężko jest mi teraz odpiąć detal przez to, że tarcza nie jest jakby umocniona na maszynie, więc sobie delikatnie podważę to imadełko tak, żeby ono mi wypadło. Samo imadło, tak jak w całym systemie Gerardi, oczywiście jest w pełni modułowe. Co to oznacza? Każdy element możecie wymienić na inny, taki jak akurat w tym momencie będzie Wam potrzebny. Czyli jeżeli rozkręcę sobie na przykład trochę szczęki, to jestem w stanie z imadła pięcioosiowego, samocentrującego na jeden detal, zrobić takie imadełko na 2 detale, znaczy się wprowadzić dodatkowo przekładkę. Więc teraz jakby jeden detal wchodzi mi między gripami, czy też między szczękami. Natomiast dokładając taki dodatkowy moduł, który oczywiście przykręcam wcześniej na środku, tylko żeby go przykręcić, musiałbym zdjąć gripa na górze.
jestem w stanie zamontować już dwa detale, które wtedy symetrycznie rozchodzą się od środka i madełka, więc obrabiamy dwa detale naraz, pod warunkiem, że wystarczy nam dostęp z czterech stron, a nie z pięciu, prawda, na pięciosiówce. Całą szczękę mogę też wymienić na szczękę przygotowaną pod montaż jakby elementu miękkiego do własnej przeróbki. Takie nakładki można już później zrobić samemu, bo wiadomo, że kupuje się jedną, a resztę zwykle się dorabia, chociaż można oczywiście kupować wersje miękkie, jak też mogę podmienić same gripy. Gripy są po to, żeby bardzo niskim chwytem łapać detal bardzo mocno. I tutaj zasada jest taka, że im mam większe ząbki, tam miałem największe, to jest u średnie i są też najmniejsze, im ząbek jest większy, tym bardziej będzie się wgryzał w materiał, więc tym bardziej miękki materiał mogę użyć. Mam też te gripy bez żadnych ząbków do łapania detalu, którego nie mogę odkształcić. Mamy też wersję z dovetailem, prawda, czyli jakby z chwytem typu jaskółczy ogon. Tutaj pełna swoboda. Możemy to zakładać jak chcemy, mamy zestaw kamieni. Generalnie tą walizkę, jeżeli chcecie, możecie zawsze wytestować, wystarczy odezwać się do któregoś z ludzi z Aplanalpu i on z taką walizeczką wpadnie do Was, żebyście mogli zobaczyć, jak ona działa w rzeczywistości, no i wytestować, czy to sprawdzi się w Waszej produkcji. Natomiast ile to kosztuje? Jakby same adaptery, tak jak widzicie, one tutaj występują w wersjach dopasowanych do stołów Hasa, ale można też je założyć naturalnie do innych maszyn. No i w wypadku na przykład stołu, który widzieliście, TR-160, miałbym wtedy zestaw, który nazywałby się Kit 160 CV. CV, czyli Chuck i Vice, i do uchwytu, i do imadła. Za 2400 euro mam adapter, imadło i uchwyt. Przy czym można, jak widzicie, kupować te elementy jakby osobno. Znaczy, każdy z elementów można kupić sobie niezależnie od siebie i zbudować tutaj system oparty o imadła czy uchwyty, które już posiadacie u siebie na warsztacie. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i zobaczyliście w nim coś nowego, czego wcześniej nie widzieliście. Zalety i wady obu systemów. No, jakby Zero Point zajmuje dużo więcej miejsca. To jest jasne, tak? On był nieporównywalnie bardziej wysoki, więc na małych maszynach to może być problem. Ale z drugiej strony pozwala na złączenie bardzo wielu adapterów razem. Znaczy, możemy zbudować cały stół tych adapterów i wrzucać tam detale z grzybkami albo uchwyty mocujące znacznie większe. No i ta siła trzymania, możemy też ją, prawda, multiplikować, zwiększając liczbę samych uchwytów. Plus też system Zero Point, z racji swojej pneumatyki, możemy łatwo automatyzować. Znaczy, się wystarczy elektrozawór, wysłać sygnał, no i nie wiem, znaczy system paletowy można zbudować na jego podstawie albo cokolwiek innego. Natomiast zalety Quick Change'a, niziutki, leciutki, mniej się psuje, no i też łatwo, szybciutko, zwykłym kluczem impulsowym możemy wymieniać uchwyt, więc tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na temat tego, który z nich jest lepszy, czy który z nich lepiej zastosować. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, więc tak naprawdę jakby bez zgłoszenia się do kogoś, kto powinien to dobrać, i bez analizy z nim sytuacji, którą macie, ciężko jest powiedzieć, który jest lepszy. Ja osobiście chyba wolę tego Quick Change'a. Tak czy inaczej, jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i dzielenia się ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to nadal w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Cenzo krok po kroku już za tydzień.